Dobry wieczór, Wiśniewska Agnieszka i hiszpański shot, hiszpański podcast. I jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, Magda z włochatego rancha, tak jest, Koniara. Dajcie znać, czy słychać, przywitaj się, Magda, z naszymi słuchaczami i niech dadzą znać, czy wszystko, czy ciebie też słyszą. Podgłośnij mi na słuchawkach, proszę. Słychać, nie słychać. Tak jest, słychać, okej, okay, ja też słyszę, także wszystko gra, wszystko jest podłączone i możemy startować z naszą dzisiejszą audycją. Będzie troszeczkę po polsku, po hiszpańsku dzisiaj troszeczkę mniej, a to dlatego, że zajmiemy się tematem kolonii po hiszpańsku, ale na koniach. I taki właśnie to dzisiaj jest temat. Magda, przede wszystkim powiedz mi i nam, wszystkim słuchaczom, jak to się zaczęło u ciebie? Skąd ten pomysł koni, skąd ten pomysł kolonii i tak dalej, wiesz o co chodzi. Po kolei. Po kolei. Szczerze, pomysł z przypadku. Marzenie męża, mieć konia, no dobra, kupcę tego konia. No ale fajnie, no też bym chciała mieć konia. Kupiliśmy dwa konie. I potem był trzeci i powiem szczerze, że jeżdżąc po tych szkółkach stwierdziłam, że czemu nie spróbować. Mm-hmm. No i jesteśmy, 4 lata jak widać. Działa. No i jesteście i działacie i tak dalej. Czy ty masz jakąś taką specjalistyczną wiedzę na ten temat koni, czy jak to wygląda? Powiem tak. Oczywiście kurs instruktora jak najbardziej mamy, w tym temacie to w ogóle bezdyskusyjnie, ale dużo czerpię z obserwacji i sama, że tak powiem, się doszkalam. Owszem, jakieś szkolenia, jeżeli są niedaleko, jak najbardziej jeździmy, ale powiem szczerze, że najlepszą nauką to jest to, co widać. Koni trochę mamy i przerabiałam różne schematy, różne tematy. Wiedzę trzeba mieć dużą i tego się trzymam. I cały czas do przodu. I cały czas do przodu, czyli całe życie człowiek się uczy, no i właśnie ta nauka będzie tutaj towarzyszyła właśnie jeździe konnej. Nauka hiszpańskiego oczywiście, tak jak już wspomniałam. Ile macie koni teraz? Bo wspomniałeś, że macie kilka. Naście chyba z tego, co wiesz. Na tą chwilę, poczekaj, bo ja nigdy nie wiem. No to licz, dobrze licz. Na ranczu mamy 20 koni. 20 koni. Ostatnio się zatrzymam na 19. A trochę się urodziło, trochę się kupiło i tak jakoś trochę u nas przybyło tych koni. Bardzo fajnie. Co to są za konie? Wiesz co, zasadniczo mamy dwie rasy. Koń huculski, czyli trochę większy kucyk, trochę mniejszy, duży koń, który sprawdza się świetnie z dzieciakami, bo to są konie spokojne, ułożone. I mamy dwie moje perełki, w sumie 3 ze źrebakiem, ślązaczki. Większe, typowo dobryczki, choć w szkółce u nas też sprawdzają się rewelacyjnie. No to fantastycznie. W takim razie wszystkie dzieciaki dadzą sobie radę. Czy muszą mieć dzieci jakieś umiejętności, czy mogą od podstaw zacząć? Jak to wygląda? Naprawdę, my uczymy od podstaw. Od nauki przyprowadzania konia, czesania, obsługi, drapania, głaskania poprzez siodłanie i pierwsze tak naprawdę wsiadanie. Czyli jak się zachowywać, równowaga, ćwiczymy, poprawiamy, bo dzieci są różne. Jeden ma lepszą równowagę, drugi lepiej słucha, trzeci jeszcze coś innego, cały czas to mieszamy. Jasne, no i warunki i macie doskonałe, prawda, do przeprowadzania tych kolonii i tak. Może powiesz nam coś więcej właśnie o miejscu, gdzie to się znajduje, ponieważ gdy ja moim znajomym mówię Sulkowo Bariany, oni mówią, co, gdzie to jest, o co i chodzi? Bariany. Tak, dokładnie. No, rok temu przeprowadziliśmy się na Sulkowo, na rancho. I to jest rancho z prawdziwego zdarzenia. Cisza, spokój, nieopodal mamy rzeczkę, mamy swój własny staw, gdzie spływamy z tymi końmi. Konie mają do dyspozycji 14 hektarów łąk. Są zrelaksowane, wyciszone, z daleka od ulicy, także nie martwimy się, że przyjedzie nam tir, albo jacyś dziwni goście, którzy gdzieś tam próbują. Także miejsce, czyli warunki są fantastyczne. Wiem, że organizujesz nie tylko kolonie, też półkolonie, jakieś warsztaty. Czy macie bazę noclegową? Jak ona wygląda? Tak, na tą chwilę mamy 4 pokoje z dostępem do łazienki, mini aneksem kuchennym. Łącznie miejsc jest 7. Oczywiście tam, gdzie się da, będziemy musieli dostawić miejsca.
Także dzieci, czy tam dorośli u góry są niezależni, mają swój kąt, mogą sobie śmiało wchodzić, wychodzić. Pełna niezależność. Dodatkowo mamy taką salę zabaw, ja na to lubię mówić, czyli w momencie, kiedy już jesteśmy po lekcjach, mamy trochę więcej luzu, można sobie przyjść, pograć piłkarzyki, bilarda, gierki dla dzieci, mamy stół do tenisa, tak patrzę sobie okiem, co się dzieje. A, czyli jesteś właśnie w tej sali zabaw w tym momencie, tak? Jestem, no cisza, spokój. Jasne, rozumiem, wszystko jasne. Zasięg z internetem jest, to jest bardzo istotne. Pamiętam kilka ładnych lat temu, miałam problem, żeby w ogóle zadzwonić stamtąd gdziekolwiek. Tak, tak, to też mieliśmy taki problem, ale wywalczyliśmy pewne rzeczy, internet, zasięg. Więc jak widzicie, wszystko hula dobrze i gdy poślecie swoje właśnie dzieci na takie kolonie, to na pewno będziecie mieli z nimi oczywiście kontakt. Dobrze, wszystko fajnie, czyli masz całą bazę i całą infrastrukturę przygotowaną właśnie pod takie kolonie, co naprawdę jest nie lada sztuką dokonać, prawda? No bo to ogrom pracy, no i nie wspominam o nakładzie finansowym ani innych rzeczach, tylko właśnie, żeby utrzymać, żeby to wszystko hulało, działało, żeby byli goście, zadowoleni goście, żeby się kręciło, to wszystko też trzeba mieć, jak ja to mówię, łeb na karku, żeby poskładać do kupy, prawda? Nie ukrywam, trzeba być obrotna. Nie bądź taka, wiesz. Trzeba być obrotna. Taka skromna. Nie, trzeba być obrotnym. Przede wszystkim to jest multum czasu, co trzeba poświęcić na to. Na przykład mąż jeszcze się załapał na etat, jeszcze sobie gdzieś tam dorabia, aczkolwiek ja już siedzę tutaj z taką myślą, że no nie da rady, żebym ja gdzieś poszła jeszcze do pracy. Czyli taką dobrą sprawę, to musi tak pracować, żeby utrzymać przede wszystkim konie, bo to jednak trzeba najpierw o nich myśleć, a potem gdzieś jesteśmy my i nasze takie małe przyjemności. Na przyjemności zawsze trzeba znaleźć czas, ponieważ do Was goście właśnie przyjeżdżają na chwilę relaksu i przyjemności. Dobrze, może skupmy się bardziej teraz na tym, jak wyglądają takie kolonie od A do Z, czyli cały jakiś taki program u Ciebie, jak to jest. Okej. Tak jak mówię, poziomy jeźdźców mamy bardzo różne i musimy mieć zawsze gdzieś to z tyłu głowy. Mieszkając tutaj i będąc otwartym na ludzi, nie da się tego podzielić typowo na grupy, że tak, jedna grupa same jeżdżące doskonale dzieci, inna tylko początkujące. Też nie chcę narzucać tego rodzicom, bo wiadomo, każdy ma plany wakacyjne, więc zawsze musimy być świadomi tego, że te zajęcia muszą być różnie dostosowane. Na pewno na dzień dobry robimy zbiórkę, przeliczamy dzieci, no bo niestety nie mamy takiej bazy, że ja gotuję, tylko przyjeżdża nam firma z cateringiem, pysznym jedzeniem. Polecam pana Darka. I pozdrawiamy przy okazji pana Darka. Powiem szczerze, że naprawdę dzieciaki są zawsze zachwycone, więc ogarniamy sobie te sprawy organizacyjne i tak naprawdę bierzemy się za konie, czyli patrzymy jaka grupa, jakie mamy lekcje, bo konie też dobieramy do poziomu tych dzieci. I tutaj schodzi tak organizacyjnie najwięcej czasu, bo dzieci konie przeprowadzają same, przygotowują je sobie same, oczywiście im pomagamy. Tak, część dzieci w tym czasie jeździ, a część tak jakby przechodzi na taką, na zabawy bądź jakieś zadania. Zazwyczaj staram się, żeby w tym czasie nie było tak, że jedni się bawią, inni jeżdżą, tylko angażujemy ich do prac tajennych, czyli czyszczenie boksów. O dziwo, dzieciaki są tym zachwycone zawsze. Naprawdę? Akcja to jest czyszczenie boksów. No, naprawdę, włożą się na taczkach, to nie jest tak, że stoimy nad nimi, macie robić. To jest zazwyczaj w formie takiej zabawy, że one te cztery boksy, bo chwilowo boksowo tylko cztery mamy, są po prostu już koniec, nie ma jeszcze i to dla mnie jest zawsze takim szokiem i to jest każdy turnus. Fajnie, czyścimy... wam zostaje mniej pracy. Nieważne. Czyścimy sprzęt jeździecki, to też jest fajnym zadaniem, wtedy gdzie tłumaczymy ogłowia, wędzidła, siodła, jak to wygląda, rozkładane to jest na czynniki pierwsze, więc oni też widzą to, jak to pracuje. No i wiadomo, wymieniamy się i tak, zazwyczaj staramy się, żeby do tej 12 do obiadu już te lekcje jazdy były zamknięte, żeby już po tej 12 można było porobić coś. Wiadomo, że jak w obiad to sobie robimy taką pół godziny przerwy, to dzieci trochę ochłoną,
wychodzą, przeważnie rozmawiają, bo gaduły niesamowite zawsze nam się trafiają. No jak to dzieci? No oczywiście, bardzo nas to cieszy, więc sobie tu na spokojnie też dużo rozmawiają z nami, podpytują, no i tak naprawdę potem mamy tą część mocno integracyjną. Czyli robimy wszystko. Od taplania się w stawie, który jest bardzo blisko, poprzez pławienie się swoimi z dziećmi, które się nie boją i naprawdę wyścigi kajaków, rzucanie się balonami wodnymi, to jest w ogóle zawsze hit. W każdej kolonii to są zawody w zbijaka wodnego. I tak naprawdę mnóstwo. Ja słyszałam coś o jakimś chrzcie. Oczywiście, no chrzest kolonijny to jest najważniejsza rzecz każdych kolonii. No dobra, jak wygląda taki chrzest u Ciebie? Zadania są różne. Przeważnie bawimy się, że dzieci to są konie i niech zobaczą, jakie jest fajnie. Czyli skaczemy, tarzamy się w błocie, dzieci biegają po szyszkach, to też jest ogólnie fajną zabawą dla nich. I najważniejszą atrakcją każdych kolonii i każdego chrztu jest szukanie kopystki w takim wielkim wiadrze z kupą końską. Po prostu te dzieci są niesamowite. Jak mi rodzice, naprawdę grzebią tam. Grzebią po prostu. I nie ma czegoś takiego, że się brzydzą albo nie. Ta grupa tak danie działa, że one mają z tego świetną zabawę. I to dane zawsze takie fajnie. Dzieci, że tak powiem, z miasta niektóre, że rodzice po prostu przyjeżdżają. Nie, no on będzie siedział, a tu po prostu dziecko jest wulkanem. Czyli jeżeli rodzic myśli, że dziecko będzie nieśmiałe, będzie gdzieś z boku, że sobie nie da rady, to u was jest taka atmosfera, że... Rzadko się to sprawdza. Rzadko jest tak, że dziecko naprawdę jest. Przede wszystkim ja wyznaję zasadę, że bawimy się na powietrzu, zostawiamy telefony. O, więc świetnie. Telefon jest gdzieś z boku, owszem, mają do niego dostęp, to nie mogę im zabronić, ale oni nie czują nawet takiej potrzeby. Jest tyle zabaw, widzę, że odcięcie od tego telefonu jednak ich trochę otwiera i popycha do przodu. I to jest tak, fajne. No, wszyscy wiemy, jakie mają skutki używanie telefonu na co dzień i ciągle i wciąż, więc tutaj jest naprawdę bardzo fajna okazja do tego, żeby to troszeczkę zmienić. Mamy pytanie od Agaty, a ja wiem, że tam Zuzia na pewno gdzieś siedzi obok Agaty. Pozdrawiam was oczywiście bardzo serdecznie i mamy od niej pytanie, czy na takich koloniach jest jedna godzina dziennie? To zależy od grupy. Planowo zawsze mamy jedną lekcję, tą godzinę, aczkolwiek jeżeli to wszystko idzie sprawnie, to daje możliwość dokupienia jeszcze jednej lekcji. Rozumiem. Przeważnie rodzice, na przykład jeżeli ktoś przyjeżdża dalej do nas, bo mamy rodziców, którzy gdzieś jeżdżą w stajniach, które mają bliżej, ale kolonie to tylko na rancho, tak, więc chcą sobie troszeczkę podciągnąć, więc dokupują te lekcje, więc zazwyczaj ta możliwość jest i... No jasne, tak. Oczywiście. I koszt takich zajęć dodatkowych, godzinnych to... Jeżeli chodzi o kolonie, to zazwyczaj traktuję ich trochę łagodniej, czyli biorę 10 zł mniej, 50 zł wtedy za lekcję i można... Czyli w sumie bardzo przystępna cena, także warto z tego korzystać, że dziecko jest na koloniach i będzie mogło więcej też skorzystać. To bardzo fajnie, że jesteście tacy otwarci, szczególnie, że czasy są jakie są, więc a dzieci wiadomo chcą i im się też nie zawsze da wytłumaczyć, że nie można, prawda? Więc jeżeli chcą, to jak najbardziej można dokupywać sobie takie zajęcia. No dobrze, część integracyjna jest w pojazdach konnych, a później, co po tej części integracyjnej? Później dzieci nie mają siły chodzić. Naprawdę. Zazwyczaj dostaję, bo to tak naprawdę to się tylko wydaje długo. Jeżeli kolonie mamy od 8 do 16, tak jak te moje, gdzieś koło 12 jemy, 13 tak naprawdę schodzimy na dół, to są tylko 3 godziny. I jeżeli już naprawdę tego czasu nam zostaje, bądź dziecko no zostaje parę minut dłużej, bo wiadomo, rodzic z pracy jedzie, więc to rozumiemy, to tak naprawdę te dzieci idą do koni. Ja widzę, jak one lgną do tego, czyli idą sobie w stado, bo już to są przeważnie osoby, które wiedzą, jak się zachować w takim stadzie. Mizianie, drapanie, głaskanie, przytulanie i ten cały czas ten kontakt z koniem, ewentualnie z kozami lub owcami, bo to też jest taka nowa rzecz. No, widziałam co nieco, więc przyznam się szczerze, że gdzieś tam was obserwuję bacznie i patrzę, co się dzieje. Wczoraj był Dzień Dziecka i widziałam, że tam niezły szturm był.
Oj, tak, Sułkowo chyba tyle ludzi to jeszcze nie widziało. Naprawdę. No, nie wspomnę o mieszkańcach, bo tam mieszka bardzo mało osób, prawda? Ile tam osób mieszka na Sułkowie? No, może czy w Sułkowie, jak to się mówi? Na Sułkowie, no chyba na z 10 domów. To jest taka typowo wiejskie sołectwo, gdzieś na uboczu, rozsiane tak naprawdę gdzieś tam po lasach, bo tu mamy bardzo dużo lasów, także... Kolejne pytanie, które mamy również od Agaty. Czy dodatkowa lekcja jest indywidualna? To wszystko zależy. Jeżeli mówimy o ląży, czyli o osobie, która dopiero zaczyna taką lekcję, to ona jest zawsze indywidualna. Zawsze jest tylko jeden instruktor, jedno dziecko. Lekcja jest prowadzona albo na lążowniku, czyli w takim dużym kole ogrodzonym, albo na ląży, czyli na sznurku. Jeżeli mówimy o lekcjach dla dzieci, które już jeżdżą samodzielnie, to różnie. Jeżeli zbierze się jedno dziecko, robimy pojedynczo. Jeżeli zbierze się dwoje, fajne są treningi wiele koni. Dwa, trzy, choć uważam, że trzy konie to już jest naprawdę maks na takim padoku. Czyli maks. No właśnie, no bo wspomniałaś wcześniej, że część dzieci, nawet jeżeli jest to ta godzina kolonijna, prawda, ta jakby z programu, to ile dzieci jednocześnie jeździ, a ile dzieci się gdzieś tam bawi w inne rzeczy? Wszystko zależy od grupy. Jeżeli jest grupa, gdzie jest dużo osób samodzielnie jeżdżących, no to trzy konie, licząc nawet 12 osób, no to idzie szybko. Mamy dwa place do jazd i tak naprawdę trzy instruktorki. Więc naprawdę idzie nam szybko, sprawnie, te trzy godziny jesteśmy. No z lążami schodzi troszkę dłużej, bo tutaj trzy, ale pojedynczo. Także staramy się, żeby to wszystko i tak sprawnie wychodziło. Ląża jest troszeczkę krótsza od lekcji indywidualnej, takiej samodzielnej. To też trzeba zaznaczyć, że ona jest 15 minut krótsza. Ze względu też na to, że na takiej ląży przeważnie dziecko się bardzo szybko męczy. I też nie widzę sensu przeciągania tego. Czyli że co z tego, że lekcja będzie dłuższa, jak ono będzie więcej siedziało po prostu. Efektywnie. Ten moment skupienia dziecka trzeba brać pod uwagę i żeby to wszystko było jak najbardziej efektywne dla rodzica, no bo to są tak naprawdę wasze pieniądze. No widzę, że jesteś specjalistką w tym temacie, bez dwóch zdań, jest doświadczenie, jest pasja, jest power, jest wszystko, więc myślę, że tutaj no wiele więcej nie można nic dodać, nic ująć, bo wszystko według mnie brzmi całkiem, no dobra, super. Aga, ale skąd u ciebie pomysł? Na kolonie językowe. No widzisz, właśnie taka właśnie pani, która jest tutaj z nami dzisiaj, bo widzę, że nas obserwuje i od tej pani właśnie były pytania. Wysłała mi takiego screena kiedyś, kolonie dla dzieci i mi napisała, może byś coś zorganizowała. I wysyłałaś mi paczkę całkiem niedawno. Tak. Ja patrzę w ten telefon, widzę tego SMS-a, patrzę na tą paczkę. Mówię, ty! No przecież ja wszystko jakby mogę zorganizować i to całkiem sprawnie i całkiem szybko, więc to był taki pomysł dość spontaniczny, ale gdyby nie ty i gdyby nie twoje zaplecze, to ja bym nie dała rady tego zorganizować w tym roku, no bo nie ma takiej szansy. Ja tutaj trochę będę się, że tak powiem, podpierać tobą, no bo jednak będziesz mi tam bardzo potrzebna i to będzie taki pierwszy taki obóz, czy też kolonie hiszpańsko-konne. Zobaczymy, jak to wyjdzie i jestem przekonana, że wszystkie osoby, wszystkie dzieciaki będą bardzo zadowolone z tego. Nie tylko właśnie ze względu na te konie, ale też ze względu na hiszpański. A co właśnie w związku z tym hiszpańskim? Oprócz tego, co już Magda powiedziała, co będzie jakby w pierwszej części dnia dla dzieci przewidziane, czyli właśnie jazdy konne, to popołudnie będzie z językiem właśnie hiszpańskim, czyli wszystkie te gry i zabawy integracyjne będą po hiszpańsku. To będą zabawy, które ja jako dziecko, będąc w Hiszpanii, z dzieciakami na placu zabaw się bawiłam, więc chcę to przenieść jakby tutaj na twoje rancho. I taki właśnie pomysł jest. Wymyśliłam sobie, że to będzie codzienna komunikacja w języku hiszpańskim, czyli będę jak najwięcej starała się mówić do tych dzieci w języku hiszpańskim. Zamierzam ze sobą zabrać mojego native speakera, który będzie ze mną, tak, będzie ze mną. Dobrze, bo moje dziewczyny się pytały, czy będzie Hiszpan. Hiszpanka. Może być Hiszpanka. Będzie Hiszpanka. Może nie Hiszpanka, będzie Argentynka dokładnie. A wiesz, jak Argentyna, to i konie, nie?
No właśnie, także poczekaj, już mi się zaczyna to coraz bardziej podobać. Myślę, że nie tylko tobie. No więc Lucy będzie mi towarzyszyła i no chcąc, nie chcąc z nią będzie komunikacja tylko w języku hiszpańskim, ale jestem ja też dodatkowo, więc jak wszyscy słyszycie, mówię świetnie po polsku i będzie można się porozumiewać, jeżeli będzie jakiś problem z komunikacją, więc jestem zawsze na miejscu do dyspozycji, pomogę, przetłumaczę, powiem i tak dalej. No i właśnie podczas tych wszystkich zabaw chcemy wprowadzić ten język hiszpański w taki najbardziej naturalny sposób, jaki to jest możliwe, czyli poprzez zabawę. Żadnych książek, żadnych tabletów, żadnych telefonów, żadnych aplikacji, po prostu to, co ty powiedziałaś. Odstawiamy cały sprzęt na bok i bawimy się jak my, ja, ty i myślę, że rodzice, którzy nas tutaj obserwują za dawnych lat jako dzieciaki. I to były świetne zabawy i właśnie coś takiego chcę pokazać dzieciom, że nie tylko w aplikacji, nie tylko w internecie można się czegoś nauczyć. To nie jest tak jak u ciebie, że no nie nauczymy się przez internet jeździć, prawda? A języka już tak. No i trzeba tym dzieciom pokazać, że to jest możliwe, a dodatkowo wyobraź sobie, że jeżeli masz dziecko, które ma native speakera przed sobą i wie, że musi do niego po hiszpańsku mówić i już da radę cokolwiek, to jest dodatkowa motywacja do tego, żeby ono, to dziecko jeszcze bardziej chciało się uczyć tego języka. A wiadomo, no, że dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że bez języka to tak naprawdę no, nic nie osiągniemy w życiu. Albo może nie nic, ale mamy ograniczone pole manewru. Także oprócz tego, że komunikacja codzienna, to będzie słownictwo związane z czasem wolnym, no bo to będzie nasz czas wolny, więc to, co będziemy na bieżąco robić, będziemy mówić też po hiszpańsku. Wymyśliłam sobie coś takiego, że zrobimy słownictwo związane z językiem hiszpańskim, z jedzeniem związane. No i postaramy się zrobić pizzę. Pizzę, będziemy robić pizzę. Tak, będziemy robić pizzę. Ty się o nic nie martw, ja wszystko załatwię. Ja chcę jeść. Ty chcesz zjeść. Dzieci ci ugotują, słuchaj. Nie przejmuj się. I to będzie gotowanie po hiszpańsku. Wyobraźcie sobie, wszyscy będą w mące bardzo fajnie usmarowani, więc to też będzie, myślę, zabawa dodatkowa. Co dalej? Ponieważ u ciebie na ranczu jest całkiem sporo zwierzątek, są konie, są kozy, są owce, są pieski, są kotki. Kaczki, koliki, kury, papugi, trzy rodzaje papug. O. Poczekaj, koty, psy. Nie także powiem, opisywanie zwierzątek, chodzenie, a podejdziemy sobie do owieczki, porozmawiamy, jaka ona jest, oczywiście po hiszpańsku, więc cały taki opis, szereg słownictwa takiego i podstawowego, więc zależy od tego też, ja też muszę się dostosować, bo jedne dzieci będą więcej mówiły, drugie mniej, więc ja też będę się starała to jakoś tak rozdzielić, że na przykład dziecko, które będzie początkujące, będzie mówiło tylko podstawowe rzeczy, ale dziecko, które będzie bardziej zaawansowane, będę mu zadawała trudniejsze troszeczkę pytania, tak żeby dla każdego coś było. Planuję zrobić też karaoke po hiszpańsku. Sprzęt też mamy. No właśnie, karaoke po hiszpańsku, więc będziemy się uczyć piosenek hiszpańskich, najbardziej popularnych takie hity, które były, więc to też będzie. No i tak jak już wspomniałam, czyli typowe zabawy hiszpańskie, takie, w które ja jako dziecko bawiłam się na placu zabaw. No i tyle mam przewidziane na ten moment. Oczywiście jestem przekonana, że jeżeli na bieżąco coś wyjdzie z mojej twórczej głowy, to dlaczego nie? Znają mnie chyba wszyscy tutaj, co nas obserwują, albo prawie wszyscy, więc wiedzą, do czego jestem zdolna. Mamy pytanie od Nikoli. Do ilu lat dzieci? Nikola, chyba jesteś już trochę co stara. Nie no, Nikola jest bardzo fajną dziewczyną, chyba już masz 18 lat, o ile się nie mylę, ale jak będziesz bardzo chciała, to może cię zabiorę ze sobą na te kolonie. Co ty sądzisz o takim połączeniu, że są dzieci i jest jedna osoba, która jest starsza? Wiesz co, to zależy, jak dużo starsza jest duchem. Ja też mam swoje lata, a powiem ci, że nieraz się lepiej chyba bawię jak dzieci. Na pewno jestem, że tak powiem, z nimi cały czas.
No, Nikola ma 19, a duchem, i Nikola, ile masz lat duchem? Może nam tutaj napiszesz, więc generalnie ja nie chcę zamykać się dla nikogo, bo tak jak wspomniałaś, może ktoś mieć 19 lat, a świetnie dogadywać się z 15-latkami i świetnie się też przy tym bawić, więc ja nie widzę żadnego tutaj problemu. Co prawda nie jest to obóz czy kolonie typowo dla starszych dzieci, młodzieży, dorosłych w tym wypadku już. Także nie no, jestem otwarta, porozmawiamy na ten temat, myślę. Także ja to wymyśliłam sobie właśnie w ten sposób i to była spontaniczna sprawa, ale całe zaplecze, dzięki oczywiście tobie, Włochatemu Ranchu, jesteśmy otwarte na naszych gości. Spływ kajakiem będzie, tak będą, już Magda wspomniała, jest możliwość wyścigów kajakowych, także coś tam się będzie szykowało. Też jeszcze fajną rzeczą jest to, że my blisko mamy Muzeum Wsi Mazowieckiej. Mhm. Czyli nasz, że tak powiem, sławny w sumie w kraju skansen. Mhm. To też jest fajny pomysł dla dzieciaków. Tam też można przejść, pokazać. No nie każdy ma na co dzień możliwość. Mhm. A co tam w tym skansenie można zobaczyć? Stare domy, jak to mówi mój syn. Tak naprawdę wszystko. Wiesz co, ja się wybrałam tam w drugi dzień świąt wielkanocnych, bo przyznam się szczerze, kiedyś mieszkałam koło skansenu, nigdy tam nie byłam. Aha. I powiem szczerze, że mimo, że mam te swoje, no już dużo lat, fajnie, powiem ci, że fajnie, że to też było coś innego, bo to jednak już pokaz tych starych chałup, można było sobie do środka wejść, zobaczyć te dziwne konie na biegunach, bo oczywiście jak koniara, pierwsze co widziałam to konie, więc wycieczka po hiszpańsku też jest jakimś fajnym pomysłem. Ja jestem zawsze otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje i dla mnie to żaden problem. Jeżeli tylko nasi uczestnicy kolonijni będą mieli na to ochotę, to żaden problem, jedziemy. Z tego co wiem, to też masz transport. Tak, mamy takiego 9-osobowego busa, który no sprawdza się, no my wozimy dużo koni na wystawy, także taki mały samochód to by nie dał rady. Mhm. Także nie ma problemu, myślę, że z transportem też jest do zorganizowania. To nie jest daleko, to żeby wam nie skłamać, to jest chyba 13 bądź 14 kilometrów od nas, więc... Bliziutko. No bliziutko, no to jechać, tylko no to jest chodzenie, nie? Także... Mhm. Ale powiem szczerze, że mój 7-latek też się ubawił, też mu się podobało, można było spróbować różnych, podotykać przede wszystkim jakieś dziwne zabawki, które gdzieś tam były, także... Super, fajnie, dobrze, że o tym mówisz, być może się tam jeszcze wybierzemy. Jeżeli chodzi o termin kolonii hiszpańskich, to jest data, są dwa terminy, jest 18-23 lipiec, to jest pierwszy termin, i drugi termin to jest 15-20 sierpień, drugi termin. To są hiszpańskie, które ja organizuję. Natomiast ty też organizujesz kolonie, już bez hiszpańskiego, ale sama kolonie, więc jeżeli są osoby, które są zainteresowane właśnie koloniami niezwiązanymi z językiem hiszpańskim, a typowo właśnie u Magdy, no to Włochate Rancho wpisujecie sobie na Facebooku i na pewno ich znajdziecie. No i już bezpośrednio z Magdą możecie się kontaktować i korzystać z tego przepięknego miejsca, wspaniałej atmosfery, wspaniałych ludzi i otoczenia. Naprawdę wszystko brzmi bardzo zachęcająco. Co do przyszłego roku, ponieważ pojawiło się bardzo dużo pytań o angielski, tak, postaramy się coś zrobić w tym temacie. W tym roku już nie, no bo już nie ma wolnych terminów. No prawda? Nie, byłoby mi to, że tak powiem, musimy rozszerzyć wakacje. Ja też myślę o weekendach, jakiś taki piątek wieczór do niedzieli, takie mogą być to też językowe. Jak najbardziej, miejsce na weekendy, takie zloty ja to nazywam. I wtedy też będzie można jakąś ofertę z naszej strony tutaj przygotować dla wszystkich osób chętnych, czy to na angielski, czy to na hiszpański, czy to po prostu do Magdy na ranczu. Czy są jakieś pytania od naszych słuchaczy? Jeżeli tak, to proszę bardzo, piszcie w komentarzu, ponieważ za niedługo będziemy się już żegnać z Magdą, no bo chyba wszystko już zostało powiedziane i mam nadzieję, że rozwiane wszelkie wątpliwości i na wiele pytań wam odpowiem. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze się dopytać, upewnić,
śmiało można dzwonić, pisać. Jesteśmy otwarte na wszelkie propozycje, na wszelkie sugestie. Ja zawsze mówię, że trzeba umieć też słuchać ludzi, prawda? Bo ty możesz mieć jakąś ideę w głowie, a ktoś coś innego i trzeba w tej branży, w każdej branży być otwartym i słuchać. No i to tak naprawdę tak zaczęły się kolonie. Po prostu zaatakowało mnie 5 mam. Nie, pani Magdo, ja pani nie odpuszczam w tym roku. Ja je przywożę, a jak pani to zrobi, to jest już pani problem. No i właśnie, no i są. I to samo było ze mną, tak? Wiadomość, paczka, o, mogę, robię, robimy, dzwonię, telefon, Magda, jest sprawa taka i taka, nie ma problemu, termin taki i taki, biorę, robimy, działamy i do przodu jesteśmy energiczne, pełne energii, pełne pasji, pełne tych pasji konnej, a pasji hiszpańskiej. Konie też bardzo lubię, co prawda nie jeżdżę kiedyś, dawno temu, tak, ale to już były daleko. No to zobacz, Agnieszka, dla chętnych, którzy przyjadą na kolonie, będzie niespodzianka. Pani Agnieszka będzie jeździła konno. Nie, tak, żebym później w wiadomościach występowała. Nie, radio wystarczy. Nie. 500+, co to jest 500+, bon. Aha, ważna rzecz, tak, właśnie, nie tak, powiedziałyśmy, tak, że jest możliwość rozliczenia bonu turystycznego. Także dokładnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wykorzystał, nie ma problemu. Także jesteśmy po prostu fantastycznie przygotowane i wszystko jest na miejscu. Dobrze, moi drodzy, widzę, że nie ma więcej pytań. Wszystko zostało już powiedziane. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście z nami tutaj na dzisiejszej audycji. Dziękuję naszym słuchaczom z Radia Zawiercia. Dziękuję Tobie, Magda, z włochatego rancha. I życzę Wam przyjemnego i dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Ciao.